Cześć, nazywam się Wojtek Pawłowski i w ten niecodzienny sposób chciałbym zaaplikować na stanowisko opiekuna klienta. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nagrywam ten filmik w samochodzie. Otóż jest to jedno z miejsc, w których czuję się najswobodniej. Przepraszam za bałagan z tyłu, jestem właśnie w trakcie przeprowadzki. Motoryzacja jest jedną z moich największych pasji. Nie tylko lubię prowadzić samochód, lubię go też sam naprawiać. Jestem jedną z tych osób, które lubią rozwiązywać problemy samodzielnie, dlatego mój samochód, mimo że jest dosyć stary, nie często ląduje u mechanika. Odkąd zacząłem pracę w mBanku i zacząłem poznawać jego struktury, wiedziałem, że chcę trafić właśnie do Was. Opowiem Wam o tym, jak rozwija się moja kariera w mBanku. Otóż trafiłem tutaj w połowie listopada, także dosyć niedawno. Ze względu na przedłużające się kolejki na linii i szkolenia, które trwały dosyć długo, na pierwszą linię trafiłem dopiero w kwietniu. I dzięki moim dobrym wynikom szybko udało mi się awansować. Od lipca jestem już preekspertem. Jeśli chodzi o moje dotychczasowe doświadczenia zawodowe, wszystkie gdzieś tam obracały się właśnie wokół obsługi klienta. Pracowałem już w bardzo wielu miejscach, nie będę tutaj ich wszystkich wymieniał. Między innymi pracowałem już w placówce banku, prowadziłem też własną działalność przez 3 lata, a moim ostatnim miejscem zatrudnieniem było kasyno. I na tym też chciałbym trochę bardziej się skupić, ponieważ była to bardzo specyficzna praca. Jak wiadomo, do kasyna trafiają ludzie na różnym poziomie. Często są to ludzie z bardzo zasobnym portfelem. I jak wiadomo, wysoka gra często wiąże się niestety z wysoką przegraną. Na mnie jako na krupierze, czyli użyję tutaj takiej mBankowej nomenklatury, jako pierwszej linii kontaktu z klientem, nam najczęściej właśnie zdarzały się nieprzyjemne sytuacje, takie jak obelgi, wyzwiska, ze względu na to, że przegrane powodowały w klientach nieprzyjemne emocje. No i naszym zadaniem było zachowanie pełnego profesjonalizmu. Często trzeba było zagryźć zęby, sprowadzić temperament klienta na ziemię. I dzięki moim zdolnościom, takim umiejętnościom i cechom osobowości udawało mi się to robić bardzo dobrze. Dlatego też właśnie chcę pracować z ludźmi na wysokim poziomie, z zasobnym portfelem, dlatego że wiąże się z tym też szerokie doświadczenie życiowe, często wyższe wykształcenie i z takimi ludźmi właśnie rozmawia mi się najłatwiej, najprzyjemniej i od nich najwięcej mogę się nauczyć. Mam nadzieję, że moje zgłoszenie jest dla Was ciekawe. Mam nadzieję, że będziecie chcieli mnie w swoim zespole, także dajcie znać. Mam nadzieję, że nie będę czekał za długo. Pozdrawiam Was i do zobaczenia.